zapisałam, że postaram się mówić krótko i zwięźle. Bowiem wydaje mi się, że najistotniejsze kwestie i opis, prawdziwy opis i interpretacja tych zdarzeń 20 i 21 listopada już tutaj chyba dostatecznie mocno wybrzmiała. Chciałabym tylko powiedzieć, że kiedy 4 czerwca w ubiegłym roku świętowaliśmy Dzień Wolności, a my w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w związku z 25. rocznicą tzw. częściowo wolnych wyborów w Polsce, zorganizowaliśmy konferencję. I kiedy rozpoczynałam tę konferencję, wcześniej ją organizując i zapraszając do panelu kilkanaście osób, świadków, dziennikarzy, społeczników, ludzi mediów. A tytuł tej konferencji brzmiał, i tutaj zacytuję, aby nie przekłamać. Wolność słowa w Polsce, zagrożenia i drogi na prawo. To były nasze obchody 25-lecia w ubiegłym roku. I kiedy przez cały dzień zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest kondycja wolności słowa w Polsce wówczas, jakie naprawdę wyzwania stoją przed środowiskiem dziennikarskim, jakie ograniczone możliwości działania, i to wszyscy podkreślali bardzo mocno, jak wielu dziennikarzy jest szykanowanych, jak wiele procesów sądowych się toczy. Dotyczyło nasze rozważanie nie tylko kwestii samych dziennikarzy, ale wolności słowa szerzej. I tutaj jednym ze spektakularnych przykładów przywoływanych były procesy sądowe wytoczone przeciwko słynnemu pisarzowi, poecie Jarosławowi Markowi Rynkiewiczowi przez Agorę. To spektakularne procesy, w których stary poeta, znakomity polonista musiał stanąć przeciwko adwokatowi strony przeciwnej. Przedstawiciele Agory wówczas się nie pojawili, był wyłącznie adwokat, który wbijał w parkiet autorytet literacki i duchowy wielkiej części naszego społeczeństwa. Tylko dlatego, że ośmielił się w formie licencja artystyka w niewielkim choćby stopniu skrytykować stronę przeciwną, Gazetę Wyborczą. Pokazywaliśmy również na dziennikarzy, którzy poddawani byli prowokacjom dziennikarskim. I z tego tytułu ich procesy sądowe toczą się w tej chwili przez kilka lat. Tutaj spektakularnym przykładem jest osoba pana Wojciecha Sumińskiego. Pobicia dziennikarzy, wyrzucenia z pracy. Cała długa, długa lista wykroczeń, przekroczeń, ograniczeń. Także podkreślona była sprawa zakresu wolności mediów, jeśli chodzi o ich instytucjonalne funkcjonowanie. To znaczy rynek mediów, rozkład rynku mediów w Polsce, dysproporcje pomiędzy tym, co uważa się za wolne media, a tak naprawdę są to media, które już w tej chwili nawet przedstawiciele tych mediów mówią, że są to media rządowe. Dysproporcja w stosunku do tych, którzy tak naprawdę, zachowując rzetelność dziennikarską, starają się opisywać rzeczywistość ze znamionami prawdy, a nie interpretacji. To wszystko było przedmiotem naszej refleksji wówczas i w najśmielszych wyobrażeniach nie podejrzewałam, że będę jednym z przykładów takich jaskrawych naruszeń jeszcze w tym samym roku, no, do książkowego, że tak powiem, opisu, do długiej listy tych, nad którymi się wówczas sama pochylałam z troską, tak mogę powiedzieć, i z niepokojem o ich dalsze losy. Widać trzeba było doświadczyć tego, ażeby zrobić może następną konferencję w tym roku, może w rozszerzonym składzie, także tych wszystkich, którzy zostali włączeni w tę niezwykłą zupełnie historię z PKW. Teraz o samym tym dniu, czy samej tej nocy. Tutaj przywoływane były przykłady dwa wcześniej. Wątek pani pielęgniarek z Rady Ministrów
z budynku Rady Ministrów, a konkretnie gabinetu premiera. I to rzeczywiście było utrudnienie pracy wówczas urzędującego premiera. I z budynku Sejmu dzieci niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych. I bardzo dramatyczny protest, kilkunastodniowy. Otóż chcę powiedzieć, że moim zdaniem protest PKW, bo nie nazwę tego nigdy okupacją PKW, która nosi konotacje bardzo negatywne i jest też wpisaniem się w narrację negatywnie oceniającą i to burzy mnie wewnętrznie, takie słowo przydane do tej sytuacji. Więc tenże protest w PKW jest jeszcze bardziej wyjątkowy niż tamte. I ten sens jego polega na tym, że tak naprawdę ci ludzie, którzy tam się zgromadzili, nie bronili swoich interesów, ani nawet interesów najbliższych. To były osoby, które broniły idei. I to je wyróżnia na tle absolutnie wszystkich zdarzeń, oprócz jednego, o czym za chwilę, które miałam okazję relacjonować, opisywać przez ostatnie lata. Ten drugi protest, który nasunął mi się jako jedynie możliwy do skojarzenia, to jest protest głodowy, który w Krakowie grupa opozycjonistów, dawnych opozycjonistów, 3 bodaj lata temu rozpoczęła na skutek ograniczenia programu nauczania historii w szkołach. Był taki protest, oczywiście nie nagłośniany przez mainstream, który relacjonowaliśmy, wspieraliśmy tych ludzi jako portal Solidarność 2010, ale także grupa innych mediów bardzo już niszowych. Także protest ten nie przebił się do świadomości społecznej, ale zapadł w serce tym, którzy go obserwowali, zapadł w serce historykom. I im dodał sił do tego, ażeby w zdeterminowany sposób wnieść nowy projekt do Ministerstwa Edukacji Narodowej i ocalić resztki nauczania historii w liceach. Istnieje taka modyfikacja dzięki tym ludziom, myślę, dzięki temu, że oni podjęli podróżę. Nikt o tym prawie nie wiedział, a oni głodowali po to, ażeby ich dzieci i wnuki mogły się uczyć historii w liceach. I uważam, że tylko do tamtego protestu, tak całkowicie bezinteresownego i ideowego, można porównać właśnie ten protest PKW. I dlatego może, tak sobie myślałam ostatnio, dlatego może on był taki groźny, że nie można tutaj było niczego wynegocjować, że nie stały za tym stawki dodatków, zasiłków, nie stały za tym możliwości negocjacji z grupą reprezentatywnych obrońców praw pracowniczych, tak jak w wypadku pielęgniarek. Tam można było się w jakiś sposób dogadać z tą grupą, coś zaproponować, druga strona coś mogła zaproponować. Tutaj ta druga strona nie miała nic do zaproponowania. Byliśmy świadkami relacji osób, które były decydentami wówczas, prawda, jeśli chodzi o przebieg wyborów. Te osoby nie miały do zaproponowania nic. To państwo tym zaniepokojonym obywatelom, ludziom, którzy chcieli znać wynik wyborów, albo też chcieli przynajmniej konsekwencji dla tych, którzy sprawili, że ten wynik wyborów nie był znany, nie mogli zaproponować nic, oprócz własnej rezygnacji. Jak słyszeliśmy, jedna z osób poczuła się już w tym momencie do tego wezwana w swoim sumieniu, inne zrezygnowały następnego dnia. I to tak naprawdę takie pyrrusowe zwycięstwo, ponieważ myśmy, ja osobiście się o nim dowiedziałam od strażnika w więzieniu, który mi po cichu powiedział, wie pani, ale oni wszyscy zrezygnowali. I to był szok dla nas. I myślę, że kończąc tutaj, chcę podkreślić olbrzymią rangę i rolę wówczas mediów, które były obecne w sali PKW. Zarówno tych głównego nurtu, jak i tych niszowych. Wszyscy wówczas rzeczywiście stanowiliśmy od pewnego momentu jedność. Tamci ludzie autentycznie starali się do pewnego momentu, bo potem już zostali pouczeni, jak się mają zachowywać, wykazywać maksymalną bezstronność w informowaniu. Obserwowaliśmy na ekranach telewizorów paski w Polsacie. Całkiem naprawdę były na początku wyważone. Później nastąpiła radykalizacja interpretacji w kierunku uznania jedynie słusznej linii, prawda, informacyjnej. Oczywiście przeciwnej protestującym. Natomiast na początku to była grupa zaniepokojonych obywateli, tak? To były takie komunikaty. Protestujący domagają się prawdy, domagają się wyników. I ci, którzy zostali przy tym sposobie informowania,
bo to nie przypadek, że te, a nie inne media zostały wyprowadzone razem z 8 obywatelami zaniepokojonymi, w sumie stanowiąc grupę 12 osób, 8 obywateli, 4 z mediów. To nie przypadek, że właśnie one, które do końca informowały o stanie faktycznym, zostały pozbawione możliwości tego informowania nagle, a później w dowolny sposób pouczone, jak mają na przyszłość zachowywać. Takie wnioski powinni byli wyciągnąć również ci, którzy zwekslowali w tym bezstronnym informowaniu. Otóż zostaliście nagrodzeni, nie znaleźliście się w grupie tych 12, działajcie tak dalej. To jest przekaz, który został w kierunku mediów wysłany, jednoznacznie. Myślę, że niezależnie od tego, każda z tych dwóch grup dziennikarzy działa według standardów, które ma w swoim sumieniu, traktując misję dziennikarską serio, nie równoważąc pracy jako dziennikarza z misją dziennikarską, bo to są dwie różne rzeczy. I właśnie media społecznościowe, niezależne, misję dziennikarską traktują bardzo poważnie i nie mają zamiaru przestać jej tak traktować. Mam nadzieję, że Wysoki Sąd uzna interpretację i wniosek mojego adwokata. Przychylam się do niego. Myślę, że chyba ten wyrok tutaj może przywrócić jakąś nadzieję na to, że jednak państwo prawa potrafi się obronić w Polsce.